Także rodzina 500 plus i na rozrodzie i na oszustwie wyłudzanie mieszkań. Tak. Gościem aktualności dnia jest pan dr Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski. Szczęść Boże, panie wojewodo. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczyt. O Jezu, szczęść Boże. Serdecznie ojca prowadzącego, ukłony dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja Telewizji Trwam. Bóg zapłać, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również serdecznie. Panie wojewodo, początek czerwca to manewry Baltops 2017. Do Szczecina zawita ponad 40 okrętów wojennych z 14 państw. Tak, rzeczywiście już niedługo w Szczecinie od czwartku będziemy gościć prawie 50 okrętów wojennych, marynarek wojennych państw, które zrzeszone są w ramach struktury NATO. Jest to realizacja zobowiązań sojuszniczych i realizacja ustaleń, jakie zapadły podczas szczytu walijskiego i później szczytu warszawskiego. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, to również bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa całego Pomorza Zachodniego. Marynarki wojenne państw sojuszniczych będą ćwiczyły symulacje, będą realizowały różne działania o charakterze taktycznym, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa również polskich portów. A to, że się dzieje, to jest właśnie zasługa szczytu warszawskiego zorganizowanego przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę i pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To są ważne ćwiczenia, dlatego że żołnierze... To są ważne te ćwiczenia, żeby nie groziła chęć. Będą mogli przećwiczyć systemy dowodzenia, systemy łącznościowe, będą mogli przećwiczyć zasady wspólnego reagowania na wypadek niebezpieczeństwa. Polska musi dbać o swoje bezpieczeństwo, musi dbać o dobre relacje z sąsiadami, ale musi być również gotowa na to, że w przypadku jakiejkolwiek formy agresji, uderzenia, tenże agresor spotka się z bardzo jednoznacznym, silnym otworem i reakcją suwerennego, niepodległego państwa polskiego. Panie wojewodo, skoro mówimy o kwestii obronności, bardzo wiele inicjatyw z tej strony poprzez choćby tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale no tak jak patrzymy pod tym kątem, to również wspominamy to, co dzieje się w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim, kwestia przemysłu stoczniowego, który wiemy, jak do tej pory był traktowany po macoszemu, zupełnie ignorowany. Natomiast polska armia bez odpowiedniej floty, bez marynarki wojennej nie istnieje. Zgadza się, jako dorastający chłopak patrzyłem na stocznię szczecińską, na takie bijące serce Szczecina, bijące serce Pomorza Zachodniego. Niestety na skutek i bezprawnych, i skandalicznych decyzji rządu koalicji PO-PSL, Donalda Tuska, zlikwidowano stocznię szczecińską. Z dnia na dzień miejsca pracy utraciło ponad 8 tysięcy osób. Zlikwidowano ciągi technologiczne, zlikwidowano nasobność techniczną. I to, co w tej chwili robimy, to, co robi pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, to wielka misja odbudowy polskich stoczni, również stoczni szczecińskiej. Do dziewiątej klary. I to się w tej chwili dzieje. Dzięki staraniom właśnie pana ministra Grubarczyka, pana ministra Antoniego Macierewicza, naszych lokalnych posłów, myślę tutaj o panu marszałku Joachimie Brudzińskim. Niedługo, bo 23 czerwca położymy na terenie dawnej stoczni szczecińskiej wstępkę pod budowę wielkiego promu, który będzie wpływał pod auspicjami polskiego armatora, polskiej żeglugi bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu. Polska stocznia po ponad, no, można powiedzieć, 12 latach w Kołobrzegu działalności produkcyjnej wybuduje prom, tak zwany ropak, który będzie prom pasażersko-towarowy dla naszego narodowego armatora. Co się dzieje? Tam, gdzie Martusi z Rom. Wielkiego planu odbudowy przemysłu okrętowego w Polsce. No wiesz, o tym, jak odniesiemy sukces, a głęboko wierzę, że tak będzie, bo wszyscy bardzo ciężko pracują.
i osoby, które są odpowiedzialne za decyzje. Tu jeszcze raz podkreślę i jako wojewoda słowa podziękowania kieruję do pana ministra Marka Gróbarczyka, do pana marszałka Jakima Kuchcińskiego. To widzę to olbrzymie poświęcenie i determinację tych osób, które pracowały kiedyś w Stolicy Cieszyńskiej. Muszę tu wszystkiego doglądać, żeby truś nie zepsuło, widać nie wielką nadzieję w oczach tych ludzi, widać wielki zapał do pracy. Jestem świętą pielęgniarką, z malusieńką tylko szparką. Budujemy, a jeżeli tak się stanie, to będziemy również gotowi do tego, żeby wzmocnić polską obronność, żeby wypowiedzieć słowa wielkiego podziękowania dla Radia Maryja. Jak on tu będzie w krzakach spał, mam głębokie przekonanie, że nie byłoby dzisiaj odbudowy polskiego przemysłu okrętowego, gdyby nie właśnie media, które mają swoją siedzibę w Toruniu, ale ogarniają sercem i umysłem całą Polskę i nie tylko Polskę, bo przecież Polonię poza granicami naszego kraju. Przypomnę, że to właśnie antenie telewizji Trwa, gdzie twój na falach rozgłośni Radia Maryja. W trakcie opozycji, kiedy Paweł Sprawiedliwość był w opozycji, właśnie bardzo mocno mówiono, bardzo mocno protestowano przeciwko likwidacji stoczni, przeciwko próbie sprzedaży, niegospodarnej sprzedaży polskiej żeglugi bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu. I to właśnie dlatego, że Radio Maryja i Telewizja Trwam tak mocno akcentowały potrzebę polskiej gospodarki, w tym polskiego przemysłu okrętowego, pozostawienie w polskich rękach naszych narodowych armatorów. Tutaj mamy podstawę do tego, żeby przemysł okrętowy odbudować, a naszych narodowych armatorów wzmocnić. I to są słowa podziękowania jako wojewody zachodniopomorskiego, jako gospodarza Pomorza Zachodniego właśnie dla Radia Maryja, dla Telewizji Trwam, za to, że wtedy nie ulegliście, za to, że byliście z nami, za to, że pokazaliście, że można, że ten nacisk, że te bardzo wyraźne artykułowanie polskich interesów jest ważne, jest konieczne i jak się okazuje, przynosi dobry owoc, dobry efekt. Bardzo dziękuję za słowo, panie wojewodo, ale jeszcze dopóki mamy chwilę czasu, chciałem zapytać o inne inwestycje, bo słyszeliśmy ostatnio kwestię budowy kolejnego odcinka drogi S3. Kwestie tunelu w Świnoujściu choćby, to są oczywiste inwestycje, które powinny być już dawno zrobione, dzięki Bogu teraz powolutku wszystko jakby jest porządkowane i idzie do przodu. Tego jeszcze, no, dzięki tutaj determinacji pani premier Beaty Szydło, poszczególnych ministrów, najlepszy rząd, rakiety i statki pościągali. Och, Janek Witek by tutaj się upajał. Och, by polecieli na Marsa. Och, by tam mieli kontakt z jakąś drugą rotundą, jakąś grubą babą wagabundą. Ale ona by tylko jednym paluszkiem pogroziła. Janek Witek by dostał drgawki. Potem drugiczka. Będzie łączył Świnoujście, piękne polskie Świnoujście, z pozostałą częścią kraju. Dzisiaj trzeba podróżować za pomocą prądu. Skrajny Pitek. Nie przyjechał, żeby się wyspać na plaży i mrówki go pokąsały. Mówi, do cholery jasnej. Nie ma tu spokoju. Połączone z pozostałą częścią Polski. Trzeba przepędzić wszystkich do gnomu. Terytorium niepodległego państwa. Janek Witek humor miał, kiedy kasa była jak szkwał. Drogi S6. To jest ta droga, choć która połączy Szczecin z Koszalinem i nie będzie wiodła dalej na wschód w stronę Trójmiasta.
i rozpoczynamy tę budowę w ciągu 2 lat. A ten durny przybyłowic powiedział 5 złotych pożyć. Ja cię tam, ty chamiec pobra. To jest ta droga, która wjedzie od północy państwa polskiego aż na południe do Lubaski, do na granicę z Czechami. Ona jest niezwykle ważna, to jest taki krwiowy, proszę taki państwa, naszej gospodarki. Kiedy dlaczego się ta audycja skończy? Bo myśmy do pół dołączyły. One tu gadają i gadają i skończyć, bo ostatnio to było do 12-13 po. A dzisiaj jest co? 58. W tej chwili rozpisujemy przetarg. Są zapewnione przez pana ministra Andrzeja Adamczyka odpowiednie środki i będziemy tę budowę kończyć. Będziemy S3 oddawać do użytku w najbliższym czasie. Udało nam się również pozyskać środki na kilka ważnych inwestycji o charakterze lokalnym, na rozbudowę drogi Krygiera, ulicy Krygiera w Szczecinie. To jest ważna droga wyjazdowa ze Szczecina, która wiedzie na południe, również obwodnica Warzymic. To jest taki ważny proces komunikacyjny, który zapewnia komunikację Szczecina z tak zwanymi dzielnicami sypialnianymi. Także tych inwestycji przybywa, one będą realizowane, a tym samym Pomorze Zachodnie będzie rosło w siłę i tę gospodarczą, i społeczną, i kulturową. Z tego bardzo się cieszę, jestem wdzięczny wszystkim decydentom za to, że otaczają nareszcie, chciałoby się powiedzieć, Pomorze Zachodnie, polskie Pomorze Zachodnie należytą troską. Panie wojewodo, bardzo dziękujemy i oczywiście będziemy jako Radio Maria, Telewizja Trwam te sprawy monitorować, przyglądać się oczywiście o nich w miarę możliwości na antenie mówić. Bardzo dziękuję, że możemy liczyć na Radio Maria, na Telewizję Trwam. Dziękuję za to wsparcie i proszę oczywiście, żeby ono nie ustawało, nie wygasało. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pan doktor Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, był gościem audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, i to już ostatni temat w tej części audycji. Już za kilka minut serwis informacyjny. Już tylko za chwilkę. Także proszę Państwa, za kilka minut będzie serwis informacyjny, no i być może się dowiemy jakichś nowych, ciekawych rzeczy. Tak. Nie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor, wiara, powiedziała święta Klara. Powstańcie z wązek, mgła wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Pytania dwa. Wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat. To jest godzina druga. Aha, czyli na trzecią. Jak pojadę do Bogu, to... Działacze tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji wybierają swoje władze. O stanowisko przewodniczącego walczą Krzysztof Łoziński oraz dotychczasowy przewodniczący Mateusz Kijowski. Decyzję w tej sprawie podejmą lokalni delegaci na Krajowym Zjeździe w Toruniu. 270 przedstawicieli z całej Polski wybierze również zarząd oraz komisję rewizyjną organizacji. Podczas dwudniowych obrad tak zwany KOT ma także przyjąć plan działania na przyszłość. Senator Jan Maria Jackowski podkreślił, że wybory to próba ratowania organizacji, której zaszkodziły problemy wizerunkowe. Te wybory to jest próba ratowania tej struktury, w którą zaangażowało się sporo ludzi, którzy teraz mogą czuć się rozczarowanie z powodu takich, a nie innych zachowań pana Mateusza Kijowskiego. Chyba nie rozumie, na czym polega dwuznaczność jego zachowań. Uchylał się od płacenia alimentów, naruszał wszelkie zasady praworządności, a chciał być twarzą ruchu, który miał określać standardy praworządności w Polsce. Deklarował, że nie pobierał wynagrodzenia z tytułu działania
działalności w KODzie. Okazało się, że była to nieprawda. Chyba nieprawda. W tej chwili sam nie rozumie, że sam doprowadził tę organizację do obecnego stanu rzeczy. Tak zwany KOD powstał w listopadzie 2015 roku. Ruch sprzeciwia się działaniom obecnych władz i organizuje antyrządowe inicjatywy, m.in. marsze. Po kilku miesiącach działalności duże kontrowersje wzbudziła osoba lidera ruchu. Mateusz Kijowski miał być odpowiedzialny za nieprawidłowości finansowe wokół KOD. Przewodniczącego KOD i jego żony nie wykonała żadnej usługi, za które wystawiła 6 faktur na kwotę ponad 91 tysięcy złotych. Do raportu komisji rewizyjnej dotarł jeden z dzienników. Medycyna laboratoryjna w Polsce jest nadal niewidoczna w systemie ochrony zdrowia, powiedziała dr Elżbieta Pułacz. Dziś przypada dzień diagnosty laboratoryjnego. Prezes Krajowej Izby Diagnostów wskazała, że w innych państwach sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Tam nie ma wątpliwości, że laboratorium jest integralną częścią szpitala i bezpośrednio uczestniczy w opiece nad pacjentem i w procesie hospitalizacji, podkreśliła. W Polsce natomiast wciąż nie ma wyceny badania, rejestru badań i bezpośredniego kontraktowania, zaznaczyła dr Elżbieta Tłacz. Jesteśmy niewidoczni w resorcie zdrowia, dlatego nas nie zapraszają, dlatego zapominają o tym, że jest coś takiego jak medycyna laboratoryjna. Teraz bardzo mocno walczymy i staramy się doprowadzić do przywrócenia medycznego laboratorium jako integralnej części szpitala. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ funkcja medycznego laboratorium diagnostycznego to nie jest tylko badanie, to jest bezpośrednia współpraca z lekarzem w opiece nad pacjentem, w doborze badań, ale także w diagności laboratoryjnej działają w zespole profilaktyki i zapobiegania zakażeń szpitalnych, w zespole dotyczące służby krwi. Według danych, 80% decyzji lekarskich różnych specjalności jest opartych na wynikach badań laboratoryjnych. To dzięki nim lekarz może postawić trafniejszą diagnozę i przepisać odpowiednie leki. Od 6 lat w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ wiąże się z odkryciem w 1961 roku kodu genetycznego, uniwersalnego szyfru wspólnego dla wszystkich żywych organizmów na Ziemi. Dlatego 27 maja to świetna okazja, by przypomnieć o ludziach, od których tak bardzo zależy proces leczenia. Ulicami Warszawy przejdzie dziś marsz pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, od pomnika do pomnika. Uczestnicy marszu będą mieli okazję oddać hołd twórcy państwa polskiego, a także przypomnieć związki pierwszego marszałka Polski z Warszawą. Marsz rozpocznie się o godzinie 16 przed Belwederem. Następnie zgromadzeni przejdą przed pomnik komendanta przy placu jego imienia w centrum Warszawy. Organizatorem wydarzenia są m.in. Stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Patronat nad marszem objęli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas uroczystej Eucharystii w katedrze łowickiej święcenia biskupie przyjął dziś ksiądz prałat Andrzej Józwowicz. Ojciec święty Franciszek mianował go w połowie marca nuncjuszem apostolskim w Rwandzie. Jednocześnie papież wyniósł go do godności arcybiskupa oraz przydzielił stolicę tytularną laureatom. Mszy świętej przewodniczył w katedrze łowickiej ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Ojciec święty Franciszek posyła cię do serca Afryki, Normandy, krainy tysiąca wzgórz, ziemi pięknej, która odradza się z ludobójstwa, jakie się rozprzestrzeniło od kwietnia do lipca 1994 roku. Ten kraj w ostatnim dwudziestoleciu zanotował niezaprzeczalny progres na polu ekonomicznym, społecznym, a szczególnie w sektorze infrastruktury, komunikacji i dywersyfikacji źródeł energii. To jest obraz, który napawa nadzieją i wskazuje, że głębokie blizny przeszłości powoli się goją.
Ksiądz biskup Józef Andrzej Józbowicz od 20 lat posługuje w różnych placówkach dyplomatycznych na trzech kontynentach, w Afryce, Azji i Europie. W ostatnim czasie pełnił funkcję radcy nuncjatury w Federacji Rosyjskiej. Nowy nuncjusz apostolski w Ruandzie urodził się w diecezji trochiczyńskiej 14 stycznia 1965 roku. Na Maryjnym Szlaku pod tym hasłem już po raz ósmy w stolicy Wielkopolski odbędzie się dziś wieczór kościołów. Będzie on okazją do wspólnej modlitwy połączonej ze zwiedzaniem rzadko pokazywanych kościelnych zakamarków i poznawaniem historii wybranych świątyń. Wieczór kościołów rozpocznie się koncertem organowym o godzinie 17 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Tegoroczne wydarzenie związane jest z kilkoma maryjnymi jubileuszami, podkreśla rzecznik prasowy poznańskiej kurii ksiądz Maciej Szczepaniak. W tym roku mamy znaczące rocznice związane z sanktuariami w Fatimie i na Jasną Górze, dlatego zaproponowaliśmy Maryjny Szlak Kościołów, Poznania trzech świątyń, które w najbliższych okolicach Starego Rynku, centrum Poznania, od wielu wieków promieniują kultem maryjnym i są bardzo chętnie przez wiernych odwiedzane. Jest kościół podominikański, obecnie jezuicki, sanktuarium Matki Bożej. To jest świątynia, w której już pastorzeją salezjanie i jest to także sanktuarium Matki Bożej w Cudzie Wielkopolskim, kościół, w którym pastorzeją ojcowie franciszkanie. Rozbawię. Centralnym punktem wieczora kościołów będzie msza święta sprawowana o godzinie 21.30 w sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz biskup Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. W poprzednich latach w ramach wydarzenia można było zobaczyć w Poznaniu najstarsze kościoły i świątynie gotyckie. W ubiegłym roku przy okazji 1050-lecia Chrztu Polski wieczór kościołów poświęcony był świątyniom związanym z początkami historii Kościoła na polskich ziemiach. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat łowiectwo dla polskiej wsi. Naszym gościem będzie pani profesor Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz przewodnicząca grupy specjalistów do spraw żubra Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Pierwsze spotkanie na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Drugie w Radiu Maria o 21.30. W 10 minut po godzinie 14 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy z liturgii godzin. Sobota, 27 dzień maja, to szósty tydzień okresu wielkanocnego, więc drugi tydzień psałterza, hymn Tobie chwała, Synu Boże. Jajka będę jako sowa składała. W tomie drugim, a w wydaniu